A więc 10:00. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w webinarium o trudnych słowach i pojęciach na temat Rady Nadzorczej, pojęciach, które dobrze znać, które warto znać. Nawigując po literaturze na temat Rady Nadzorczej, spotykamy wiele trudnych słów. Ciekawe, że nasze prawo jest żywcem kopiowane z wzoru niemieckiego, ale ogromna większość słów, które pojawia się na obszarze Rady Nadzorczej, to słowa anglojęzyczne. Po prostu tutaj przed chwilą widziałem wpis pani Katarzyny, że dzisiaj nie jest 8, ale 18 września, wpisała datę i cofnęła nas, złą datę, i cofnęła nas o 10 lat. Natomiast nasze prawo spółek cofa nas o 150 lat. W tej chwili na świecie obowiązuje raczej model anglosaski. Tam jest rynek, bo tam są pieniądze. I tam też powstają słowa i pojęcia, które brzmią dla nas obco. Niektóre są w słownikach wyrazów obcych, ale to nie znaczy, że oznaczają to, co w słowniku jest napisane. Dlatego, że jednak słowniki wydawane są na lata i niekoniecznie nadążają za rzeczywistością, a poza tym bywają słowa, które mają różne znaczenie w różnych kontekstach. A więc za chwilę przedstawię Państwu kilkanaście terminów z języka rynku kapitałowego, przy czym kolejność omawianych terminów jest przypadkowa zupełnie. Po prostu pisząc program, pisałem terminy w kolejności, w jakiej przychodziły mi do głowy. One nie są z sobą nawzajem powiązane tak ściśle. Druga sprawa. To nie są wszystkie terminy, jakie warto omawiać i można by jeszcze drugie takie webinarium robić z kolejnymi słowami, trudnymi pojęciami, ale nie wiem, czy będziecie Państwo mieli ochotę jeszcze raz słuchać na ten temat. Teraz przy każdym haśle podawane są odsyłacze na dole slajdu. I te odsyłacze odnoszą do artykułów, do wpisów na moim blogu. Blog jest pod tytułem Andrzej S. Nartowski o Corporate Governance pod adresem tutaj zamieszczonym www.andrzejnartowski.pl. Blog zbiera teksty na temat Corporate Governance od ponad 20 lat, a więc jest to dosyć bogate archiwum, kilkuset wpisów, bodaj gdzieś koło 700 najciekawszych. Ciekawa rzecz, że te, do których odsyłam, z reguły są z ostatnich lat. A więc staram się Państwu przedstawiać dane świeże. I pierwszy termin, o którym chcę mówić, to tenura. Kiedy spoglądam do słowników języków obcych, mam ich tam z tyłu na półkach dużo, czytam, że tenura to jest termin najczęściej stosowany w środowisku akademickim, w zachodnich uczelniach, głównie anglosaskich. Tenurę to ma profesor, który jest niewzruszalny, to znaczy nie można go wyrzucić, jeżeli nagle zmieni poglądy albo wygłosi jakąś tezę niekorzystną dla uczelni. On jest umocowany, tak jak u nas profesor zwyczajny, przyspawany do uczelni, nie da się go ruszyć, on ma tenurę. Gwarancję zatrudnienia na określony czas. Koniec. Natomiast w prawie, nie w prawie, prawo nie posługuje się tym terminem, ale w języku dotyczącym spółki kapitałowej, zwłaszcza rady nadzorczej, tenura to jest coś zupełnie innego. To jest okres pełnienia funkcji. Można powiedzieć, no moja tenura w tej spółce jest świeża, bo zostałem wybrany dopiero w zeszłym roku. Albo mogę powiedzieć, że w jednej ze spółek to moja tenura trwała w Radzie Nadzorczej ponad 10 lat. Z krótką przerwą na okres, kiedy wyszedłem z Rady,
by objąć prezesurę zarządu, ale do rady powróciłem, bo byłem tylko oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji. Tenura 10-letnia to jest dosyć długa i źle widziana, no ale tam nie było innego wyjścia, musieli mnie trzymać. A więc tenurę mierzy się liczbą lat albo liczbą kadencji. Dwie, trzy kadencje, przy czym prawo nie określa limitu. Wolno służyć w Radzie Nadzorczej tylko 10, 15, 20, 30 lat. Nie. Oczywiście nie należy przesadzać. Tak samo jak prawo nie określa liczby kadencji. Prawo wyraźnie mówi, że można zostać wybranym na następną kadencję. A kadencje bywają od roku do, w polskim prawie, spółek do 5 lat w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej. A więc tenura to czas posługi w Radzie. On nie powinien być za krótki, no bo człowiek jeszcze tej spółki nie ogarnie. Nie powinien być za długi, dlatego że dojdzie do nadmiernej zażyłości ze spółką, z jej zarządem. Z reguły powinno być tak, że tenura zarządu trwa dłużej niż tenura członków Rady Nadzorczej. Oni przychodzą i odchodzą. Ja jestem przeciwnikiem tworzenia Rady Nadzorczej na wzór drzwi obrotowych, gdzie wchodzi się tylko po to, żeby zaraz wyjść. Ale mimo wszystko, jak już człowiek te swoje parę dobrych lat odsłuży w Radzie Nadzorczej, to jak gdyby traci się świeżość spojrzenia. Dlatego dobrze jest, o czym będę mówił za chwilę, budować rady takie, w których są i ludzie znający już dobrze spółkę, doświadczeni, obyci, i nowi, kompetentni, sprawni, ze świeżym okiem, świeżym spojrzeniem. Tenura to także czas, po którym człowiek rady nabywa albo traci przymiot niezależności. A więc wybieramy do Rady Nadzorczej niezależnego członka. To jest bardzo modne, przy czym nie wchodzimy w tej chwili w rozważania, co to jest niezależność, bo można by sobie połamać zwoje mózgowe. Otóż on pełni swoją funkcję przez kadencję, jest wybrany na drugą kadencję, a potem na trzecią kadencję, ale wtedy inwestorzy mogą powiedzieć: o, kochana spółko, ten człowiek już nie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. On zbytnio zrósł się ze spółką. A więc tenura to czas, po którym traci się przymiot niezależności. Nie należy od razu wyrzucać kogoś z Rady Nadzorczej, ale należy odebrać mu ten przymiot niezależności, bo on już niezależny nie jest. Z drugiej strony pamiętam sytuację, kiedy pewien prezes banku, człowiek, którego bardzo szanowałem, twórca banku, doświadczony prezes, kilkanaście lat zarządzał bankiem w sposób bardzo błyskotliwy, przeszedł do Rady Nadzorczej. No i wiadomo, że nie był członkiem niezależnym, bo trudno wymagać niezależności od kogoś, kto do wczoraj był prezesem. Teraz tylko zmienił kapelusz na kapelusz członka Rady Nadzorczej. Ale gdzieś po paru latach dostaje od niego pismo podpisane niezależny członek Rady Nadzorczej. Ja łapię za telefon: kochany panie prezesie, jaki pan niezależny? Przecież pan jest byłym prezesem, siedzi pan w Radzie Nadzorczej niejako z przesiadki. A mówię: tak, ale już minęło 5 lat, odkąd wszedłem do Rady. 5 lat, odkąd nie jestem w zarządzie i z tą chwilą nawet generalny inspektor nadzoru bankowego orzekł, że mogę być niezależny. No, generalnym inspektorem nadzoru bankowego był wtedy pan Wojciech Kwaśniak, człowiek ogromnej kultury, wiedzy i prawości nadzwyczajnej. A więc można tenurę określić jako termin
kiedy wygasa niezależność albo kiedy budzi się niezależność. No i wreszcie termin przydatności do spożycia. Przepraszam, termin przydatności do posługi w Radzie Nadzorczej. Też nie ma przepisu, który mówi, a tego już tam nie wolno wybrać, bo jest za stary, albo tego nie wolno wybrać, bo jest za młody. Do rad nadzorczych wybiera się zatem ludzi bardzo młodych. Często to są dzieciaki członków założycieli, no albo dzieci wpływowych polityków. Bardzo łatwo zostać członkiem Rady Nadzorczej bez kwalifikacji, ale z powiązaniami. Natomiast uważa się ogólnie, że z biegiem lat w człowieku gaśnie ta czujność, która jest wskazana, która jest wymagana, która jest konieczna na stanowisku członka Rady Nadzorczej. Brytyjczycy uważają, a to jest jednak gerontokracja, że nie można odmówić komuś wybrania staruszka do rady nadzorczej, ale należy to uzasadnić, powiedzieć, ten staruszek idzie do rady nadzorczej, bo on ma wyjątkowe kwalifikacje, wyjątkowe wiedzę, wyjątkowe autorytet i tak dalej. Wtedy inwestorzy może dadzą się przekonać i wybiorą staruszka. Ale generalnie nie należy wybierać do rad nadzorczych osób w wieku powyżej 72 lat. Wybierać. To nie znaczy, że jak kogoś wybrano, kto miał 71 lat, to w następne urodziny należy go wysłać na emeryturę. On jeszcze może pełnić swoją posługę, ale już ponownie no, może być wybrane w wyjątkowych okolicznościach, rzadkie to przypadki. Tyle na temat tenury. I teraz przechodzę do następnych pojęć. Tutaj są trzy terminy anglojęzyczne. Onboarding, induction i orientation. Jakie są ich znaczenia, jakie są ich zalety? Onboarding albo induction to są słowa właściwie tożsame, tylko że nieco inaczej posługują się językiem angielskim Brytyjczycy, a nieco inaczej Amerykanie, Australijczycy, Nowozelandczycy, więc to się wszystko miesza, bo narody mówiące po angielsku mają bardzo różne zwyczaje. Chodzi o to, żeby człowieka wprowadzić do rady nadzorczej, wprowadzić do zespołu, przedstawić go, powiedzieć koleżankom i kolegom, ten pan, ta pani wchodzi do rady nadzorczej, została wybrana, zgłosił ją ten, a ten inwestor uzyskała tyle, a tyle głosów, ma takie, a takie kwalifikacje, doświadczenia. Jednym słowem, nie wchodzi się do rady nadzorczej na kopniakiem w drzwi. Należy być wprowadzonym, poznać zespół członków rady, poznać spółkę. A orientation to jest nawet coś więcej. To jest zapoznanie nowego członka rady ze spółką, z dokumentami korporacyjnymi, z sytuacją, perspektywami spółki, jej kłopotami, jej nadziejami, oczekiwaniami, strategią, techniką pracy rady. W Polsce nie praktykuje się ani przyzwoitego onboardingu, w sensie kurtuazji pewnej, ani orientation. Często się zdarza, że gdzieś w południe walne zgromadzenie wybiera nową radę nadzorczą, 5, 7, 8 ludzi, których nikt nie zna i którzy nie mają najmniejszego pojęcia o spółce, ale oni natychmiast już o 13 zbierają się na posiedzenie rady nadzorczej, wyciągają kartki z kieszeni i tam mają napisane, kogo natychmiast wyrzucić z zarządu i kogo powołać na prezesa. To jest absolutny skandal. No ale też proszę popatrzeć, jaka jest wycena spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ile miliardów złotych kapitalizacji tych spółek zniknęło w ostatnich latach. Zawsze nad tym boleję bardzo. I tu na dole, jak powiadam, przy każdym terminie daję odesłanie.
O, był taki artykuł mój, on był chyba w Parkiecie, a później go wydrukowałem jeszcze, zamieściłem na swoim blogu. Onboarding, orientation, randka w ciemno. Wejście do Rady Nadzorczej nie może być randką w ciemno, ale rzadko się zdarza, żeby spółka poważnie potraktowała nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. Miałem taką sytuację raz, to była instytucja finansowa, zgłoszono mnie do Rady, wybrano mnie do Rady, no ale jeszcze musiałem czekać na zatwierdzenie przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Oni mnie doskonale znali, ale wieczne urzędowanie racz im dać, panie, przybijali pieczątki długo i po paru tygodniach czy miesiącach zostałem niejako umocowany w tej spółce. Zadzwonił prezes. Spółka była w Warszawie, ja mieszkam w Krakowie. Prezes zapytał, czy mógłby do mnie przyjechać. Czy moglibyśmy się spotkać na spotkanie, na którym on mi przedstawił problemy spółki. Ja poprosiłem, żeby mi wcześniej przysłał statut, regulaminy, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z ostatniego półrocza. I kiedy on przyjechał, usiedliśmy rano do stołu obrad. Ja już dużo o spółce wiedziałem. On mi dał wiedzę bardzo wewnętrzną, bardzo szczerą. I kiedy zjawiłem się na posiedzeniu Rady Nadzorczej, nikogo nie znałem ze zespołu, poza pewnym profesorem z Gdańska, który niebawem zresztą ustąpił. Bardzo mi tego było brak, jego obecności. Ale czułem, że jestem zorientowany, że przeszedłem ten krótki kurs orientation w spółce, że nie muszę rozglądać się dookoła i zastanawiać się, co oni w ogóle robią, czym się zajmują, jakie mają plany i tak dalej. To jest rzecz konieczna, rzadko w radach nadzorczych polskich praktykowana, a ja gorąco Państwu zalecam świeżo powołanym nowym członkom Rady Nadzorczej. Należy pomóc zorientować się dookoła. Oni powinni docenić tę inicjatywę pomocy. Kolejny termin, karencja. No, ponieważ mamy w tej chwili pandemię COVID-19, to napisałem, czy karencja to kwarantanna. Coś jak gdyby kwarantanna. Milicja nie przyjdzie i nie każe stanąć w oknie i pomachać, że to ja, ale członek Rady Nadzorczej, świeżo powołany, który jeszcze nic nie wie. Proszę pamiętać o przykładzie, który podałem przed chwilą. Świeżo powołana Rada Nadzorcza nikogo nie zna, nawet nie wie, czym się spółka zajmuje, ale zna program partii rządzącej, więc są kompetentni. Dostaje karteczki, kogo z zarządu wyrzucić i kogo powołać. No przecież ci ludzie nie powinni podejmować uchwał w sprawach personalnych ani w sprawach merytorycznych, ponieważ nie mają pojęcia. Więc karencja to okres, przez który nowo powołany członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w głosowaniu o sprawach, których jeszcze nie ogarnia. Nie ma w polskim zwyczaju karencji członka Rady Nadzorczej. Bywa, pamiętam, że wszedłem do Rady Nadzorczej i powiedziano mi, no na tym posiedzeniu to trzeba głosować tak, a tak. No, jak trzeba głosować? To ja będę wiedział już na posiedzeniu, ale żadnych instrukcji nigdy nie przyjmowałem. A czy bywa możliwe w ogóle ustanowienie karencji? No jeżeli powołujemy 5 osób zupełnie świeżych do Rady Nadzorczej. Jeżeli oni się zbierają po raz pierwszy, to co mają powiedzieć? Przez 3-4 miesiące nie podejmujemy żadnych uchwał, choćby się paliło i waliło, bo musimy się dowiedzieć, o co chodzi? Niemożliwe. Proszę Państwa, to jest możliwe wtedy, kiedy powiedzmy w Radzie Nadzorczej jest 4 doświadczonych, już obytych ze spółką członków i wchodzi nowy, albo dwóch nowych.
I mówi się im, słuchajcie, patrzcie na to, co się dzieje. Starajcie się wciągnąć. My wam pomożemy. Nie narzucamy wam, jak głosować. A dopóki nie wiecie, jak w swoim najlepszym przekonaniu głosować, to nie bierzcie udziału w głosowaniach. Nie chodzi o to, żeby się wstrzymali od głosu. Wstrzymanie się od głosu może mieć bardzo negatywne skutki, ale można nie wziąć udziału w głosowaniu. I to bywa zalecane, ale dopiero za chwilę powiem, w jakich sytuacji. Jest też pojęcie karencji dla członków rady, ale także dla członków zarządu przed przesiadką do rady. Jeżeli członek rady przechodzi do zarządu, to jemu karencja nie jest potrzebna. Z pozycji członka rady on spółkę zna i może podejmować w niej decyzje. Natomiast kiedy prezes, powiedzmy, przechodzi na emeryturę i mówi, ja chcę do rady nadzorczej, to bym zawsze mu poradził, zaczekaj 2 lata. Ostygnij. To nie chodzi o to, żeby się przesiąść z fotela na fotel. To Niemcy tak robią, że żegnają prezesa i natychmiast podsuwają mu fotel w Radzie Nadzorczej, od razu przewodniczącego Rady Nadzorczej, czyli nic się nie zmienia. On rządził tam, teraz będzie rządził tu. Nie. Jestem zwolennikiem pewnej karencji. Ja wspomniałem o tym znakomitym prezesie, który przeszedł z Rady Nadzorczej, z zarządu od razu do Rady Nadzorczej, a lepiej byłoby, gdyby była karencja roku, no, 2 lat. Tak samo jak jest ta karencja przed uzyskaniem przymiotu niezależności, co mówiłem przy terminie o tenurze. I teraz pojęcie classified board. Czasem mówią staggered board, ale to jest bardziej amerykański termin. Proszę Państwa, chodzi o częściowe odnawianie składu Rady Nadzorczej. Nie w ten sposób, że oto dobiega kadencja końca rady, jeżeli w ogóle ktoś wie, kiedy się kadencja kończy, bo w tej chwili tak zabełtano błękit w głowach członków rad nadzorczych, że oni na koniec kadencji składają rezygnację, bo nie wiedzą, co się stanie. Co to znaczy koniec kadencji? No kompletne nieporozumienie. Paru chłopaków się zabrało do pisania projektu kodeksu spółek handlowych, nie całego. Tylko właśnie stąd wyrwać kawałek, wstawić implant, stąd wyrwać kawałek. Nie pierwszy raz. Po raz kilkudziesiąty. Już drugi w tym roku. Poważna nowelizacja. Do dzisiaj trwają tak zwane konsultacje społeczne. Miałem zamiar wziąć w nich udział, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Że to jest takie głupie, co się proponuje, że nie będę do tego przykładał łapy, bo potem powiedzą, no tak, oczywiście wzięli udział ci, a nie powiedzą, że skrytykowali, że odrzucili. Nie, ja tego nie będę legitymował. Otóż, proszę Państwa, jest w kodeksie spółek handlowych przepis, abym powiedział, przepis przydrożny. Nikt na niego nie zwraca uwagi. Tak jak kapliczka przydrożna, przed którą przechodzimy. Otóż przepis dotyczący częściowego odnawiania składu zarządu i rady nadzorczej. On jest w rozdziale o zarządzie. I ja zaraz Państwu powiem, że statut może ustanowić częściowe odnawianie zarządu w ten sposób, że pewna liczba członków zarządu kolejno ustępuje. Albo w drodze losowania, albo według starszeństwa wyboru. To samo dotyczy Rady Nadzorczej. A więc powiedzmy, że co roku dokonujemy wyboru 2 członków Rady Nadzorczej. 6-osobowej na przykład. A więc wchodzi 2 nowych, ale jest już 4 starych. Z tych
starych, dwoje już 2 lata pracuje w Radzie, dwoje tylko rok. Teraz wchodzi dwoje z zerowym dorobkiem, zerową tenurą i za rok znowu następuje częściowe odnowienie. Ci najstarsi, którzy mają już 4-letnią tenurę, czy 2-letnią tenurę, albo stają do ponownych wyborów, albo ustępują z Rady i w ich miejsce wchodzą nowi. Ale nigdy Rada nie jest całkowicie świeża, całkowicie zagubiona, bo zawsze w niej jest idealny miks doświadczenia i świeżości. 4 doświadczonych, w tym 2 bardzo doświadczonych i 2 zupełnie nowych, choćby może się zdarzyć, że nie dokonujemy zmian, tylko odnawiamy mandaty, ale zawsze jest szansa na to, żeby bez zwoływania nadzwyczajnych walnych w sprawie nagłych składów Rady, zmian składu Rady Nadzorczej, przeprowadzać co roku odnowę częściową składu Rady. Jest przepis polskiego prawa, który to umożliwia i tak bywało kiedyś, przed wojną. To było bardzo często praktykowane. Po wojnie jeszcze przetrwał przepis i przetrwały te zwyczaje. Na przykład w banku PKO SA, przedwojennym banku przecież, gdzie zawsze były bardzo wysokie standardy zarządzania i nadzoru. Nagle dzwonią do mnie z banku w latach, chyba pod koniec lat 90., że oni zmieniają to i teraz będzie się powoływać całą Radę Nadzorczą i odwoływać naraz. Powoływać, odwoływać, powoływać, odwoływać. Bardzo prosiłem, błagałem, nie róbcie tego. System, który macie, jest znakomity. Częściowa odnowa składu Rady. No tak, ale proszę pana, wszystkie spółki mają inaczej. No dobrze, ale wy, jako spółka starsza, dostojna, możecie świecić przykładem. Nie, my chcemy tak jak wszyscy. No i w ten sposób chyba nie ma na giełdzie, bo trudno mi jest stwierdzić, jak to jest poza spółkami giełdowymi, ale na giełdzie chyba nie ma spółki, która ma ten system częściowego odnawiania składu Rady Nadzorczej, czyli Classified Board. Czyli to słowo Classified oznacza, że są dyrektorzy, członkowie Rady Dyrektorów różnych klas. Ta jest klasa 1, 2, 3, ale nie pod względem ważności, tylko pod względem stażu. Najmłodsi, średni, najstarsi, a więc maluchy, średniaki, starszaki. Tak to można odnieść. Słowo concessions, bardzo modne. W tej chwili, co biorę Financial Times do ręki, albo The Economist, to tam masę o concessions. To nie chodzi o koncesje, czyli decyzje administracyjne dające komuś prawa, które odmawia się innym. Często daje się to za łapówkę. Mieliśmy mieć koncesję na gaz łupkowy. Nic z tego nie wyszło. Ale przyjechał pan z Afryki Południowej, pochodzenia polskiego. Ładnie się po polsku nazywał, tylko źle mówił. No i pyta mnie, co pan sądzi o gaz łapówkowy. Nie mu chodzi o gaz łupkowy. Nie mógł zrozumieć, dlaczego ja tak strasznie się śmieję z tego gazu łapówkowego. Otóż tym razem nie mówimy o koncesjach na gaz łapówkowy. Chodzi o ustępstwa. Koncesja moje, ja ustępuję. To po angielsku jest sensowne. Ustępuję nie ze stanowiska, ale ze swojego interesu. Oddaję część pola, które do mnie należy. W tej chwili chodzi o ustępstwa pracowników na rzecz pracodawców. Obniżki wynagrodzeń, zmiany warunków pracy, zmiany czasu pracy. To jest duża koncesja, duże ustępstwo, kiedy pracownik mówi, dobrze, nie przychodzę do pracy, będę pracować w domu. Nie każdy ma warunki
żeby pracować w domu. Ja całe życie pracuję w domu. Właściwie nigdy nie musiałem koniecznie być w pracy od rana do popołudnia. Mogłem, ale nie musiałem. Ale zawsze, niezależnie od tego, pracowałem, pisałem w domu. To jest ważny rys w dobie pandemii. Przy czym rzecz charakterystyczna, że to jest jednostronne, że ja obserwuję na rynkach więcej ustępstw pracowników na rzecz korzyści pracodawców. Oni się godzą na obniżki wynagrodzeń, bo mówi im się trudna sytuacja. Oni się godzą na zmiany warunków pracy, czasu pracy i tak dalej. Rezygnują z bonusów. A z drugiej strony nie widzę menedżerów, no już na pewno nie w Polsce, którzy by obniżali sobie wynagrodzenie, albo dążyli do tego, albo zgadzali się na to. Żaden menedżer nie powie, zwolniłem w tym roku 900 osób. Poszli na bruk, bez pracy. No to obniżę sobie wynagrodzenie, żeby w jakimś sensie dać tym ludziom odczuć, że ja też coś tracę. Nie, on żąda podwyżki, bo on oczyścił spółkę z pracowników. Zmniejszył koszty. Cost catcher. Nie te koszty. Kiedyś się fakt do mnie zwrócił. Ja faktu nie czytam i miałem wrażenie, że to jest bardzo, bardzo podłe pismo, jakieś głupawe. Ale zaproponowali mi wywiad. Więc zadzwonił później bardzo sympatyczny, rozgadnięty człowiek, o widać wykształcony ekonomicznie. Zadawał bardzo mądre pytania. No i później to wydrukowaliśmy. Znaczy za moją zgodą i aprobatą dokonałem autoryzacji, czego normalnie nie wymagam. Gdzie właśnie zwróciłem uwagę, że czasy są takie, że należy raczej ustępować z podwyżek, obcinać pensje menedżerom, a nie pracownikom. No ale nikt tego nie podjął. Za to sobie parlamentarzyści chcieli podnieść pracę. Proszę Państwa, teraz skrótowce. C-suit. To jest angielskie słowo, angielski termin określający kadrę kierowniczą. Jak gdyby oni się w jednym tej suicie, w tym apartamencie zebrali ludzie, których tytuły zawodowe zaczynają się od litery C. No my znamy parę tych terminów, że CEO to jest Chief Executive Officer, czyli po polsku prezes, ale dawniej to taki gość nosił tytuł President, President of the Corporation. Dzisiaj on jest skromny CEO, bardziej roboczo, a mniej pompatycznie. CFO, Chief Financial Officer. Chair to jest problem, bo to jest przewodniczący Rady Dyrektorów. Jeszcze ciągle w Ameryce się zdarza, że ktoś jest Chair and CEO, czyli on jednocześnie pełni funkcję szefa Rady Dyrektorów i zarządza korporacją. W Wielkiej Brytanii to już zostało w zasadzie wymiecione. Nastąpił rozdział. Kto inny jest przewodniczącym Rady Dyrektorów, a kto inny szefem korporacji. Ale przewodniczący Rady Dyrektorów to był zawsze chairman. Czyli pan krzesło. Osoba, pan zajmujący fotel przewodniczącego. Dochodzi do tego, że w Polsce nawet ktoś tam jest, używa tytułu chairman, no i okazuje się być kobietą. To, mówię, panie powinna być chairwoman. A nie, to wszyscy uważają, że chairman. Jednym słowem, rezygnacja z przymiotu płci. Rzecznik praw dziecka powiedziałby, że ktoś zażył pigułki z plecaka. Ponieważ nie przyjął się termin chairwoman, no to zaczęto tworzyć nowe słowo chairperson, osoba zajmująca fotel przewodniczącego, chairperson.
A potem ta person odpadła i jest po prostu chair. Chair, czyli przewodniczący, przewodnicząca Rady Dyrektorów bez oznaczenia płci, co w angielszczyźnie jest bardzo proste, a w języku polskim trudniejsze. Dlatego ja, jako feminista z przekonania, głęboko proponuję, nie piszmy w statutach, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, tylko z pięciorga. Proszę, piszmy pięciorga, sześciorga, ośmiorga, bo tam są i powinny być, no bezwzględnie powinny być osoby różnej płci. Ale dajmy spokój ciała. Oprócz tych łatwych terminów, które wszyscy rozumiemy, co to jest CEO, co to jest CFO, są trudniejsze. CMO to będzie Chief Marketing Officer. CRO, Chief Risk Officer, czyli główny ten maher od zarządzania ryzykiem. On ma taki tytuł, on ma gabinet, on ma sekretarkę w wielkiej korporacji, albo tylko biurko w kąciku w mniejszej firmie. Ale on jest szefem ryzyka i nosi ten tytuł Chief Risk Officer. CTO, to będzie Chief Technology Officer, czyli główny macher od technologii. CPO, Chief Purchase Officer, główny macher od zakupów. Pan Jasiu, zaopatrzeniowiec. Ja miałem w radiu pana Rysia, który był zaopatrzeniowcem. I odszedłem z radia. Spotykam pana Rysia, pyta mnie, co słychać. Ja mówię, że mam nowe mieszkanie, właśnie się urządzam. A to ja panu pomaluję. Panie, to jest bardzo duży metraż. No, ale pomalował. Nie chciał pieniędzy, zapłaciłem. Dobrze, więc Chief Purchase Officer. Mamy kłopot z CIO, bo to może być Chief Information Officer, albo też, ja tutaj mam notatki, powinienem to znaleźć, to drugie pojęcie. Chief Intelligence Officer, czyli jak gdyby szef od bezpieczeństwa, od wywiadu firmy, ale od tego jest także CSO, Chief Security Officer. CDO to będzie digital, cyfrowy, dyrektor cyfrowy. Mamy kłopot z CCO, bo to może być Chief Compliance Officer. W Polsce noszą specjaliści od compliance, nawet oficjalny tytuł compliance officer. Znam jednego znakomitego compliance officera, który nawet chodził w mundurze. Ale to był mundur bractwa kurkowego, a nie munduruje się jeszcze oficerów compliance. Chociaż może kiedyś do tego dojdzie. CDOD to będzie Chief Data Officer. Funkcja, no, bardzo zyskująca na znaczeniu. Potem bywa CAIO. No, można język połamać. Chief Artificial Intelligence Officer. Ale jest także CAE, czyli Chief Audit Officer, główny od audytu, Growth Officer od wzrostu, rozwoju. To wszystko się nazywa C-level. Tych menedżerów, którzy noszą tytuły zaczynające się od C-chief, nazywa się CXO. No ale dalej tam jeszcze się pojawiają CCO, czyli Chief Creative Officer. To pewnie w agencjach reklamowych. Gdzieś się ktoś spotkał z tytułem Chief Fun Officer, czyli oficer rozrywkowy. Jakaś pani się przedstawiała na LinkedIn jako Chief Happiness Officer. Pani od szczęścia. No bardzo pięknie. Bardzo pięknie się nazywa. Też jest tutaj odesłanie do artykułu, który zawiera długi katalog tych
tytułów, ale można sobie dać radę, znając tylko kilka najważniejszych. Away day. No, away to znaczy gdzieś tam far away. Far, far away, jak śpiewają. Rzecz polega na tym, że w Radzie Dyrektorów są dwie kategorie członków. To są tak zwani executive officers, czyli osoby, które wchodzą w skład Rady Dyrektorów z tej racji, że pełnią funkcje w zarządzie spółki, funkcje menedżerskie. To zawsze będzie CEO, to zawsze będzie CFO, ale także czasem inni officers. Natomiast większość w radach dyrektorów współczesnych to są non-executives, czyli ci, którzy nie pełnią żadnych funkcji. Po angielsku to jest executive i non-executive, a po amerykańsku to są inside directors, czyli ci wewnętrzni z murów, spośród murów spółki, i outside officers, czyli ci zewnętrzni, którzy pełnią tylko funkcje w Radzie Dyrektorów, ale nie pełnią funkcji w samym tym aparacie zarządzania bezpośredniego korporacją. Otóż interesy tych gentlemanów i tych dam bywają różne. Ci executives, no przede wszystkim, że pragną pozyskać poparcie tych non-executives. I na posiedzeniach Rady Nadzorczej, Rady Dyrektorów, te dwa nurty mieszają się. Tutaj padają racje dyrektorów wykonawczych, executives, czyli inside directors, a tutaj dyrektorów niewykonawczych, non-executives, czyli outside directors. I dlatego utarło się, tego nie ma w żadnym prawie spółek, w żadnym company law, że jednak dyrektorzy niewykonawczy raz na pewien czas, przeciętnie raz do roku, ale przynajmniej raz do roku, spotykają się poza spółką, z dala od zarządu, od kolegów wykonawczych, żeby ocenić ich pracę. Z dala. Żeby ocenić sytuację spółki, ocenić jej perspektywy, nie pod wpływem argumentacji kolegów z zarządu. Tam nie ma tego antagonizmu. Jestem z rady, ty jesteś z zarządu. To jest jeden organ, jedna drużyna, i grają na jedną bramkę wspólną, nie ma goli samobójczych, ale mimo wszystko wymagane jest pewne spojrzenie z dystansu. Ten away day daje możliwość przeprowadzenia spotkania we własnym gronie. U nas oczywiście rady nadzorcze spotykają się zawsze we własnym gronie, można powiedzieć. Ten away day odbywa się stale, chociaż ja jestem gorącym zwolennikiem zapraszania zarządu na rady nadzorcze. Nie po to, żeby wezwać prezesa i nawet mu nie pokazać krzesła, tylko podyktować po posiedzeniu, co on ma zrobić. Nie, nie, nie. Obradujemy wspólnie. Natomiast pewne sprawy, jak ocena zarządu, ocena rady, wynagrodzenia zarządu, załatwiamy we własnym gronie rady nadzorczej. Ale rada nadzorcza, to odbiegam od tematu tych trudnych słów away day. Rada nadzorcza powinna się spotykać ile razy tylko może w spółce, a nie poza nią. Dochodzi do problemów, kiedy w radzie nadzorczej są sami bardzo mądrzy warszawiści. Im się nie chce jechać gdzieś na prowincję, do Łodzi, do Krakowa, do Dukli. Nie. Oni będą za biurek w Warszawie nadzorować spółkę, której na oczy nie widzieli. To jest oczywisty idiotyzm, to się źle skończy. Zawsze. Następny termin. Plugged in board. To jest właściwie termin jak gdyby z zespołów rockowych, no bo tam się gra plugged in.
ale są też teraz moda na unplugged orchestras, czyli plug-in też ten podłączony do kontaktu, podłączony do spółki w tym wypadku. Unplugged to jest ten, który jest jednak na zewnątrz, który się nie podłączył. I tak są te rady nadzorcze. Przed chwilą mówiłem, rada nadzorcza, sami warszawiści, oni nie pojadą nawet do Sochaczewa, wszystkie dnie, bo to szkoda czasu przecież. To naprawdę jest inna filozofia. Ja z tymi ludźmi pracowałem kilkanaście lat. Może dłużej. W sumie przepracowałem w Warszawie 24 lata. I poznałem te środowiska, ja ich bardzo szanuję, cenię, ale mają ten problem, żeby się ruszyć w teren. Ja używam określenia, że Rada Nadzorcza powinna mieć dostęp do okna z widokiem na spółkę. Zaglądać do niej. Napisałem w zeszłym roku raport na temat sprawy GetBack. Nie był to raport kryminalny dochodzący do tego, kto ile ukradł, chociaż ukradziono mnóstwo, a jeszcze więcej zmarnotrawiono. To jest studium przypadku. Dlaczego wszystko poszło źle? Tam nie było ani jednej sprawy, która byłaby należycie ułożona. Wszystko szło źle. Od początku do upadku, do którego doszło w 2019 roku. Chociaż ja, nie zajmując się GetBackiem, napisałem tam jeden, dwa artykuły, które wróżyłem, że to wszystko będzie bardzo, bardzo źle. Ale byłem optymistą. Przewidziałem, że akcje będą po 5 groszy. A nie są w ogóle w obrocie, nie są dopuszczone. A więc przeceniłem akcje tej spółki. One są warte 0, czyli 0. Ten raport tutaj powołuję. W nim piszę wyraźnie, na czym polegał między innymi problem. Na braku nadzoru. Wzięli do nadzoru Anglika. No, trochę był nadęty, taki lord z niego. Znał się na biznesie, ale nie miał zamiaru tej wiedzy wykorzystywać dla pożytku nadzorowanej spółki, tylko wyciągnął z niej milion funtów i pojechał w diabły. Spółka właściwie działała we Wrocławiu, miała oddział w Bydgoszczy, ale ci ludzie siedzieli w Warszawie, w ogóle ani razu się Rada Nadzorcza nie wybrała do Wrocławia, nie spotkała się z ludźmi. Nie spotkała się z pracownikami. Zarząd jej przynosił różne kwity, pokazywał, że jest wspaniale. Rada nadzorcza kiwała głową. Nie było nadzoru. Nie mieli okna z widokiem na spółkę. Nie chcieli go mieć. To się źle kończy. Ten raport jest na mojej stronie. Później NIK robił swój. Króciutki, a taki powierzchowny i w dodatku z ogromnym błędem, ponieważ NIK na zamówienie polityczne chciał wszystkim obciążyć rząd. I powiedział, że agencje zależne od rządu, w tym Komisja Nadzoru Finansowego, nie jest zależna od rządu. To jest organ państwa, ale nie rządu. Giełda papierów wartościowych była zdaniem tych chłopaków z NIK-u instytucją państwową. To jest spółka publiczna notowana na giełdzie. Ja sam jestem jej akcjonariuszem. Drobnym, bo drobnym. Nic tam do gadania nie mam. Ale to nie jest instytucja państwowa. Dobrze. Chodzi o to, żeby Rada Nadzorcza była plugged in. Miała okno z widokiem na spółkę, była podłączona do spółki. Jak to jest to powiedzenie piękne, każde urządzenie elektryczne działa lepiej po podłączeniu go do prądu. Proszę Państwa, dual voting i sunset clause. Wielu ludzi
jak słyszy dual, to mówię, dual listing, a nawet triple listing. No, dual listing to jest sytuacja, kiedy spółka jest notowana na dwóch różnych, niezależnie od siebie, giełdach papierów wartościowych. Na przykład w Warszawie i Londynie. Pod koniec lat 90. to było szalenie modne. Polskie spółki pakowały się na giełdę do Frankfurtu albo Londynu, że nawet do Nowego Jorku. A my jesteśmy tam notowani, to jest prestiż. Kochani Państwo, giełda to nie jest instytucja rozdająca prestiż. To jest instytucja stawiająca wymagania. Ciężkie wymagania. Od wielu, wielu tygodni pracujemy ciężko w zespole nad nowymi, dobrymi praktykami spółek giełdowych. Nie po to, żeby coś dokładać ciężarów czy obowiązków, tylko jednak, żeby uporządkować rynek z korzyścią i dla spółek, i dla ich inwestorów. A natomiast dual voting to znaczy uprzywilejowanie akcji. Ono najczęściej występuje pod postacią dual voting, czyli dwa głosy na jedną akcję. Takie uprzywilejowanie jeszcze występuje w polskich spółkach. No, pierwotnie to kodeks handlowy przewidywał możliwość 5 głosów na jedną akcję. No, proszę, proszę. Różnica polega na tym, że tam wymaga się, to nie jest bezwarunkowy wymóg notowań, ale jednak rynek zaleca klauzulę zachodzącego słońca. Idziesz na giełdę, założyłeś spółkę, idziesz na giełdę, wniosłeś do tej spółki swoje pieniądze, swoje pasje, swoje życie. Dobrze, miej podwójną siłę głosów. Jasne, to dobrze służy spółce. Tylko określ horyzont, do kiedy korzystasz z uprzywilejowania głosów. Do kiedy? Określ termin, kiedy twoje uprzywilejowanie wygaśnie. Czy to będzie 3 lata, czy 5, a może 10. Może to nie tak źle, żeby te głosy były uprzywilejowane dłużej. Ale określ klauzulę zachodzącego słońca. Kiedy to słońce zajdzie? I kiedy stanie się inaczej? U nas niestety tego nie ma. Idą spółki na giełdę. I no, mniej lub bardziej chętnie dopuszczamy uprzywilejowanie akcji droższe dla założycieli. Albo dla Skarbu Państwa. Tak. No nie pod względem siły głosów, ale różne uprzywilejowania, różne premie Skarb Państwa ma, żeby łatwiej mu było zniszczyć te spółki, których jest udziałowcem. Natomiast nigdzie nie ma wymogu. Czy tak ma być na zawsze, czy może kiedyś to zejdzie? Zajdzie to słońce, zejdzie ta praktyka z porządku dziennego. Też piszę o tym na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Overboarding, overtearing, tear. O tear to już wyjaśniłem. Powiedziałem, tear to jest funkcja przewodniczącego czy przewodniczącej rady dyrektorów. No, można w wypadku, jak ktoś tłumaczy z języka polskiego, to pisać, że chair of supervisor board. Przewodnicząca czy przewodniczący rady nadzorczej. Ale na ogół to się odnosi chair of the board of directors. Przewodniczący rady dyrektorów. I o tym chair to już nie mówimy więcej. Overboarding. Over znaczy ponad. A więc zjawisko, kiedy ktoś zasiada w nadmiernej ilości rad dyrektorów czy rad nadzorczych. Za dużo tego. Dlaczego? Po pierwsze, nie wywiąże się z obowiązków. No nie da się.
Ja obserwowałem, to zaczynałem w radach nadzorczych na samym początku lat 90. Mój time commitment był oczywiście bardzo zróżnicowany w zależności od tego, czy ja byłem przewodniczącym rady, miałem wtedy 4 razy więcej pracy niż jako szeregowy członek rady, a nawet wiceprzewodniczący, bo wice to jest piąte koło u wozu. Niby bardzo ważny, ale w sumie zwykły. No, przewodniczący, traktowałem te obowiązki bardzo solidnie i sądziłem, że muszę należycie organizować pracę rady, a tym samym wpływać na należyty bieg spraw spółki. I nie można brać za dużo rad do portfela. Ja w pewnym momencie pracowałem w 4 radach nadzorczych. W jednej był dramatycznie trudny problem, jak ocalić spółkę przed upadłością. Bardzo mi to dużo czasu zajmowało. Rada się zbierała co 3 dni. Po 3 razy w tygodniu. Rada obradowała w permanencji. Ja mieszkam w Krakowie, pracowałem w Warszawie, spółka była w Łodzi. W rezultacie zostałem oddelegowany do zarządu i oczywiście ocaliłem spółkę od upadłości, doprowadzając do jej cywilizowanej likwidacji, czyli pieniądze nie zniknęły, tylko część z majątku spółki znaczna powróciła po spieniężeniu do akcjonariuszy. Ogromnie trudne zadanie. Zajmowało mi to masę czasu. Jednocześnie byłem w innej spółce, gdzie prowadziliśmy procedurę wykupu menedżerskiego. No bardzo pięknie, niech sobie menedżerowie wykupią tę spółkę, tylko że oni nie mieli pieniędzy, a jednocześnie dawali rękojmie, że oni jako właściciele tej spółki będą należycie o nią dbali. Więc należało im usprawnić tę procedurę przejęcia spółki i wypłacenia akcjonariuszom należytej ceny. W trzeciej spółce wprowadzaliśmy się na giełdę. Ciężka praca, prospekt emisyjny, nowa strategia i tak dalej. No więc przyznam szczerze, że miałem dość i stwierdziłem, że nie wolno dopuszczać do overboarding. Ale od tego czasu zakres zadań rad nadzorczych niesłychanie wzrósł. I dzisiaj uważam, że nie dałbym rady w żadnym wypadku rozdzielić się na 4 spółki. Nie dlatego, że mam 77 lat i już nie ta energia, tylko dlatego, że doba ma tylko 25 godzin, a to tylko wtedy, kiedy się tak godzinę wcześniej wstanie. Są tak zwani zawodowi członkowie rad nadzorczych. To nie żadny zawód, to jest odklepywanie tych samych formułek w różnych radach. Pożytku z tego nie ma. Sprawdziłem, widziałem, absolutnie jestem przeciwny. A więc nie należy brać na siebie za dużo obowiązków, bo człowieku nie wypełnisz tego. Time commitment to jest pojęcie oznaczające czasowe zaangażowanie członka rady w jej pracę. Ale nikt nie jest w stanie wyliczyć w godzinach, czy członkostwo w radzie nadzorczej zajmuje 20 godzin w miesiącu, czy 200. A może być tak i może być tak. Ja dostaję szało, jak do mnie dzwoni jakiś dziennikarz. Proszę pana, bo pan jest tam od rad nadzorczych, tak? To ja chciałem powiedzieć, że taki, a taki Iksiński dostał z rady nadzorczej 100 tysięcy złotych w zeszłym roku. I ja zbadałem, ta rada się zebrała 5 razy, proszę pana. Po 4 godziny, to proszę pana, jest 20 godzin i on dostał 100 tysięcy, czyli po 5 tysięcy za godzinę. Kto to tyle zarabia? Co pan na to? No ja na to, że pan jest idiotą.
bo rok nie składa się z 20 godzin, bo członek Rady Nadzorczej nie wykonuje swojej pracy wyłącznie na posiedzeniu, bo 90% czasu członka Rady Nadzorczej to jest praca poza posiedzeniami. Studiowanie kwitów, przeglądanie materiałów, dokształcanie się, poznawanie spółki, poznawanie branży, poznawanie rynku, poznawanie rynków światowych. Jeżeli nasza spółka ma jakikolwiek kontakt ze światem, a niemal każda ma. I to nie jest świat najbliższy, bo ktoś powie, no tak, no moja spółka eksportuje do Czech albo do Niemiec, to muszę poznać sprawy reali rynku czeskiego albo niemieckiego. Nie. To spółki, których interesy są rozpięte między Chinami i Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Argentyną, Brazylią. Ludzie, praca w Radzie Nadzorczej to jest ciężki obowiązek. Nie pchajcie się tam, jak nie umiecie. A jak umiecie, to nastawcie się na to, że praca jest ciężka, a praca przewodniczącego jeszcze bardziej. Kiedy biorę kodeks spółek handlowych do ręki, to tutaj przewodniczącym jest raptem parę słów. Jego ramy prawne są bardzo skromne, ale obszar działania jest ogromny. To już zależy od jego osobowości, od jego dynamiki, od jego pozycji w spółce i w świecie. On może bardzo wiele. Teraz w tej regulacji próbują coś tam naprawić. Próbują pokazać przewodniczącego w roli bardziej dynamicznej. Jak on zwołuje radę. Nie, on nie zwołuje radę, jak kodeks powiada. On zwołuje teraz, będzie zwoływał posiedzenia. Akurat w czasie, kiedy większość rad nadzorczych odchodzi od posiedzeń i bierze się za pracę online. Non-stop, ale online. No, ale przynajmniej wyraźnie się mówi, to przewodniczący zwołuje radę, to przewodniczący proponuje porządek obrad, już wiemy skąd on się bierze, a jak jest żądanie zwołania rady przez członka rady albo przez zarząd, to przewodniczący mają zwołać, tak żeby one się odbyła w ciągu 2 tygodni, bo do tej pory się mówi, no on mają zwołać w 2 tygodnie. Tak, dzisiaj mamy 18 września, to on ją zwoła na 30 grudnia, ale on to dokona w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku. No nie, więc teraz się to zmienia. Proszę Państwa, wracam do tematu. Overboarding to jest plaga, kiedy ktoś się rozsiada w tylu radach, że nie da rady. A overchairing to jest nowe zjawisko. Żeby się nie rozsiadać w fotelu przewodniczącego. Właściwie to można być we współczesnym świecie przewodniczącym Rady Nadzorczej jednej spółki. Jednej spółki. Koniec, kropka, basta, szlus. Dlatego, że ja wyobrażam sobie, że przewodniczę 2 spółkom. Różnym. A pracowałem w różnych branżach w nadzorze. Branża odzieżowa, tam szyliśmy suknie i garsonki, i płaszcze damskie, ale była także firma męskich garniturów, była nawet firma bielizny, szyliśmy, była wytwórnia pomp i zaraz, coś mi tutaj przeskoczyło. Tak. Armatury, zakłady mięsne, no długo to być. Wydaje się, że przecież nie ma kolizji pomiędzy branżami, a czasem spółki mogą się znaleźć na kursie kolizyjnym. Czasem ich interesy mogą się zazębiać. No, chodzi o jakiś spór o nieruchomość. Jest spór. Po czyjej stronie ten przewodniczący dosiądzie konia? Może on będzie bronił tej spółki czy tej spółki? No więc tak, uważa się już w tej chwili na świecie, że przewodniczyć można jednej radzie, co nie znaczy, że przewodniczący nie może wchodzić do innej rady, ale już nie jako przewodniczący. Czyli najlepszy model to jest taki, że przewodniczący poświęca 80% swojego czasu
na przewodniczenie Radzie Nadzorczej swojej spółki i 20% na członkostwo szeregowe w Radzie Nadzorczej innej spółki, często z innej branży, żeby tam zdobyć więcej doświadczeń. No i oczywiście poznać ludzi, dać się poznać samemu, nawiązać kontakty. One się później mogą przydać, kiedy człowiek zmienia pracę. Więc overchairing to jest przewodniczący, to jest przewodniczenie więcej niż jednej radzie. Nie zanadto wskazane. Ice cream truck. To jest bardzo... W Polsce są food trucki. Jeżdżą tam, otwierają klapy, sprzedają burgery. A tutaj chodzi o powiedzenie, że ice cream truck to jest właśnie taka nieduża ciężarówka, w której sprzedaje się lody. Skąd ona się wzięła nagle w terminologii Rady Nadzorczej? Otóż widocznie ktoś kiedyś został potrącony przez taką ciężarówkę z lodami, ice cream truck, i powstał wakat. Wakat w Radzie Nadzorczej to jest niedobra sprawa, no bo jeżeli jest pięcioosobowa rada, pięcioro członków i nagle jeden z nich zostanie potrącony przez ciężarówkę z lodami, to Rady Nadzorczej nie ma. Mówi się, to wtedy Rada dokoptuje. Nie, Rada niczego nie dokoptuje, to wtedy członkowie Rady dokoptują Rady, która już nie jest Radą. A więc nie należy wpadać pod ciężarówki z lodami, ale czasem się zdarza. Chodzi o problem inny, żeby w spółce była polityka sukcesji. Jak ja biorę prospekt emisyjny poważnej spółki holenderskiej czy szwajcarskiej, albo jej raport roczny, to ja czytam, że przewodniczący Rady Nadzorczej, bardzo zasłużony pan Van Tongerlo, to Holender, za 3 lata w kwietniu odejdzie na emeryturę na walnym zgromadzeniu dorocznym, bo osiągnie wiek emerytalny i uda się do swojego domu w Szwajcarii. Natomiast jego miejsce obejmie pani taka a taka, która obecnie jest compliance officerem w spółce, ale w przyszłym roku przechodzi na stanowisko dyrektora finansowego i za 3 lata, jak pan Tochlo odchodzi na emeryturę, to ona już będzie gotowa do objęcia kierownictwa. Tak wygląda strategia sukcesji. No, u nas dopiero trzeba czekać na sytuację, żeby jakaś ciężarówka zmiłowała się i potrąciła prezesa i wtedy się nagle otwiera wakat i zaczynamy szukać. Dobrze, jeżeli spółka sama wyszukuje. Gorzej, jeżeli robi to ten minister, który na poczcie tyle narozrabiał. A on reprezentuje Skarb Państwa w wielu spółkach. Teraz już na marginesie. Należy odróżniać sytuację określoną słowami hit by the ice cream truck, czyli potrącony przez ciężarówkę z lodami, od pojęcia thrown under the bus, wrzucony pod autobus. To jest sytuacja, kiedy kogoś wyrzucamy, po polsku się mówi na zbity pysk, po angielsku się mówi pod autobus. Już nas nic nie obchodzi. Tak. A jeszcze jedna rzecz, tutaj na dole odsyłam do słownika wyrazów. Ja kiedyś zacząłem pisać taki słownik wyrazów, nazbierałem dużo, nawet wiele tam jest terminów, które sam ułożyłem. Niektóre terminy, które sam ułożyłem, są dzisiaj w powszechnym użytku. Bo ja mówiłem, że obok akcjonariusza i interesariusza jest także w Radzie Nadzorczej ornamentariusz, czyli ktoś, kto służy jako ornament, tak jak paprotka na szafie w sekretariacie. No więc tutaj piszę o tej ciężarówce z lodami, ale niewiele. Pojęcie trupa w szafie. No wszyscy wiemy, co to znaczy, prawda? Że to jest jakiś kłopot schowany, który może
wydostać się na zewnątrz. Zresztą my nie rozumiemy pojęcia zamiatania pod dywan i trupa w szafie. To są zupełnie inne kategorie. Zamiatanie pod dywan, no to wiadomo, chodzi o ukrycie spraw w spółce. Zamieciamy pod dywan. Tego wtedy nie widać. Zrobimy jeszcze do tego window dressing. Po polsku byśmy powiedzieli, że to jest strojenie okien. A chodzi o wypicowanie spółki. Upicowanie. Ukrycie problemu. Natomiast trup w szafie to jest bardziej wymyślna procedura. Bo to znaczy, że my problem znamy, definiujemy i wynosimy ze spółki precz. Na przykład do spółki zależnej. Jak ktoś przeczyta, bo to do dzisiaj trwają konsultacje tego idiotycznego projektu zmian kodeksu spółek handlowych, to zobaczy, że teraz się będzie w ramach grupy spółek tworzyło spółki śmieci, gdzie będziemy wrzucać trupy, wyprowadzać, a chcemy zapewnić bezkarność za działanie na niekorzyść spółki. No, ustawa o bezkarności menedżerskiej, którą ja nazwałem Wielki Szu Plus, a Szu to wiadomo, to jest ten od maseczek i respiratorów, co był i się zmył, to ustawa o bezkarności spadła z porządku obrad Sejmu. Na razie. Ale chcą zapewnić bezkarność menedżerom, którzy będą dokazywali zanadto w ramach grupy spółek. Trup w szafie to był Enron. Oni wyprowadzali problemy spółki na zewnątrz, do tak zwanych SPV, Special Purpose Vehicles, czyli spółeczki celowe. No dobrze, ale po angielsku to się nazywa, tam nie jest trup, tylko szkielet. Szkielet w szafie, w kredensie. Skeleton in the cupboard. A po amerykańsku skeleton in the closet. Ale kto to wymyślił? To jest bardzo zniszczona już książka, bo ja bardzo często sięgam po nią. Juliusz Słowacki, dzieła, otwieram, dramat koronacyjny, Kordian. Akt trzeci, scena dziewiąta, kłótnia cara z wielkim księciem Konstantym. I oto się dowiadujemy, jaka jest technologia operacji giełdowej trup w szafie. Car zdobył wieści o swoim bracie. Otóż książę Konstanty miało zwabić do pałacu piękną, młodziutką Angielkę. Pod pretekstem, że jest wielki bal, na który ona przybyła w zwietnych szatkach, a to była próba, no dzisiaj się to mówi, molestowania, czy mobbingu seksualnego. Ponieważ ona stawiała opór i opluła wielkiego księcia. Ten rzucił ją swoim żołdakom. No i później był problem po tym wszystkim, co zrobić z trupem. Otóż proszę. Jeden z przyjaciół księcia podjął się usługi, pisze Słowacki. Nie zaniedbał wszelako włosów przemalować, twarzy przekształcić. I przebrał się dla zmyłki. Wziąwszy odzież bogatą, krzyże, tytuł grafa, najął w mieście część domu i zapłacił z góry. Do pokojów z meblami weszła wielka szafa. No, można się domyślić, co było w tej szafie. Później, kiedy odkryto szkielet, nie można było nawet dojść do tego, kto to jest, co i dlaczego. No, ale okazało się, że na trupie zapomniany brylant ogniem błyska, ten pierścień mówił. I dwa powiedział nazwiska, jej i twoje, mówi car do brata. Proszę Państwa, Juliusz Słowacki w Kordianie opisał operację wynoszenia zwłok, ukrywania ich przemyślnego,
skąd on wiedział, że to się kiedyś do Enronu nada? No, o Enronie nie słyszał, ale był bardzo dobrze wykształconym finansistą. Pracował w Komisji Skarbowej. A kiedy pojechał do Francji na emigrację, inwestował w koleje żelazne, Chemin de Fer. Zrobił całkiem przyzwoity majątek. No niestety, ciężko chory, opuścił ten padł ziemski młodo. Ale to był nie tylko dobry poeta, był także dobry finansista. Szanujmy Słowackiego. Wiele mu zawdzięczamy. Shenanigans. Bardzo popularne słowo w angielskim. Nieprawidłowości, draństwa, przekręty, manipulacje, nieprawidłowości. No, jakieś nikczemne postępowania, na ogół utajnione. Ja nawet napisałem, teraz na blogu jest, bo to 4 dni temu ogłosiłem, artykuł Shenanigans, to po polsku łobuzeria. Podając tam przykłady, między innymi ten koronny przykład największej łobuzerii w historii polskiego rynku, Get Back S.A. Anatomię tego przedstawiłem w raporcie, który jest, no, ma długie, kilkadziesiąt stron bardzo precyzyjnego wyliczenia, co się tam działo niedobrego. Zachęcam, przeczytajcie Państwo, strona www.andrzejnartowski.pl i tam jest artykuł. Teraz mamy kolejny tytuł. Stakeholders, czy Mistakeholders. Wiemy, że mamy w spółce akcjonariuszy. Po angielsku to jest shareholder, bo akcja to jest po angielsku share. Shareholder, trzymacz akcji, posiadacz akcji. Po amerykańsku musi być oczywiście inaczej, bo Amerykanie i Anglicy to są dwa narody, które różni tylko język. A więc po amerykańsku to będzie stockholder. Bo akcja to jest stock. A mniej więcej chodzi o to samo. Ale teraz jest stakeholder. Co to znaczy? Dosłownie interesariusz. To jest ten, czyje interesy są wplecione w spółkę. On nie musi być akcjonariuszem. Ja nie jestem akcjonariuszem Tauronu. Nie. Ale jestem interesariuszem Tauronu, bo on mi dostarcza prąd i ciepło. Ale prądu nie dostarcza bezpośrednio, ponieważ ze względów oszczędnościowych wybrałem jako dostawcę prądu firmę Orange, której jestem interesariuszem, ale także akcjonariuszem, bo uznałem, że to się może opłacić. W Tauron nie zainwestuję, bo to jest spółka z udziałem Skarbu Państwa. Taki głupi to już nie jest. Otóż, kto jest ważniejszy w spółce? Interesariusz czy akcjonariusz? No, do niedawna katechizm rynku brzmiał. A po pierwsze, akcjonariusz. America first, mawia Trump, a myśmy mówili shareholders first. Akcjonariusze są najważniejsi. Spółka pracuje dla akcjonariuszy, żeby przysporzyć im dochód. No i okazuje się, że jednak dochodzi do głosu pogląd zupełnie inny. Że spółka pracuje dla interesariuszy. Bo właściwie to interesy wielu osób, środowisk są wplecione w tę spółkę. Odbiorców prądu i ciepła, klientów telefonii komórkowej, no gdzieś tam znowu Orange, ten telefon stacjonarny Orange, komórkowy Orange, telewizja, prąd Orange, to ja jestem nie tylko akcjonariuszem, jestem bardziej interesariuszem. Ja w większym stopniu zależę od tego, żeby Orange mi dostarczał te usługi, niż od tego, żeby jego akcja szła w górę. A pracownik jest też interesariuszem, jeszcze ważniejszym. Bez pracownika
teraz sobie zaczynamy zdawać sprawę, że pracownik jest najważniejszy. Ja domagam się, by w Radzie Nadzorczej korporacji byli pracownicy, nie związkowcy. Panowie związkowcy, to mam złe doświadczenie. Ale mnie zależy na pracowniku światłym, który wie, co się w spółce dzieje, który jest tą anteną wrażliwości na sprawy spółki, który otwiera Radzie Nadzorczej okno z widokiem na spółkę. On jest bardziej zainteresowany przetrwaniem spółki niż ci warszawiści z Rady Nadzorczej. No i najwyżej pójdą do innych spółek, a on straci wszystko. Pracę i tak dalej. A więc coraz bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, że liczą się interesariusze, że tym interesem jest społeczność lokalna, jest lokalny samorząd, który zbudował drogę, z której korzysta korporacja, który zbudował przedszkola, gdzie dzieci pracowników korporacji uczą się i spędzają wolny czas. Samorząd, który buduje szkołę, państwo, które tworzy politykę podatkową i klimatyczną. Teraz się nagle okazuje, że podstawowym elementem odpowiedzialności spółki jest nie tylko przed akcjonariuszem, że on ma się stawić przed akcjonariuszem na walnym zgromadzeniu, menedżer i powiedzieć, będzie dywidenda. Dywidenda nie jest kradzieżą. Jest należnym akcjonariuszowi gestem wypłaty zysku, podziałem zysku. Ale tym zyskiem trzeba się także podzielić z tymi, którzy nas otaczają, z pracownikami, z dostawcami, z odbiorcami, ze społecznością lokalną. Sfinansować miejscowe muzeum. To wszystko ciąży na spółce. Ci stakeholders są bardzo ważni, nie wolno ich lekceważyć. A my stakeholders, no to jest gra słów. Mistake to jest pomyłka. I wydaje się, że to są jednak pomyleńcy, oni nie mają nic do... My robimy sobie tutaj biznes za nasze pieniądze, dla naszych pieniędzy, dla naszych portfeli, tak? A oni się tam z boku gapią. Nie, oni w tym uczestniczą. Oddychamy tym samym powietrzem. Na spółce dziąży tak samo odpowiedzialność klimatyczna za powietrze dla siebie, dla swoich pracowników, jak i dla mieszkańców okolicy. No tutaj wrzuciłem jeszcze ornamentariusze, ale o nich już wspominałem wcześniej, więc nie będziemy rozmawiać. Teraz dwa tajemnicze skróty. NED i SIT. Ja wspominałem, że w Radzie Dyrektorów są dwie kategorie członków. To są ci wykonawczy, executive po angielsku, insight po amerykańsku i non-executive directors, czyli niewykonawczy po angielsku, outside directors po amerykańsku. Ci niewykonawczy to jest skrót non-executive directors, NED. W sumie w liczbie mnogiej NEDs. I to o nich chodzi. To jest bardzo ważna grupa. Kiedyś tam był naprzód jeden czy dwóch niezależnych, zewnętrznych, a potem się okazało, że tych zewnętrznych członków jest więcej, znacznie więcej niż tych wewnętrznych w Radzie Dyrektorów. Niezależnie od tego, wśród tych zewnętrznych, tych niewykonawczych, wyłaniany jest często w drodze głosowania, często po prostu na podstawie własnych kwalifikacji i charyzmy senior, czyli ten naczelny dyrektor niewykonawczy, senior independent director. Jego rola w Radzie jest bardzo istotna, bo jeżeli przewodniczy, to jeszcze w Radach Amerykańskich bywa prezes, to on jest jego vis-a-vis. On jest głównym partnerem. On jest liderem opozycji. W Anglii się mówi
lider najpokorniejszej opozycji jej królewskiej mości. Leader of most humble opposition of her majesty. Tutaj nie ma majesty, nie ma królewskiej mości, ale musi być jakiś ośrodek inny. No, w Polskiej Radzie Nadzorczej jest przewodniczący, to on ma być tym biegunem przeciwległym dla prezesa. Nie znaczy, że ma być pomiędzy nimi konflikt. Najlepiej, żeby była harmonia, żeby była współpraca, ale pozycja przewodniczącego Rady Nadzorczej jest niekwestionowana. Natomiast kiedy przewodniczyłby Radzie Nadzorczej prezes zarządu, no to nie byłoby przeciwwagi dla niego. I taką przeciwwagą jest Senior Independent Director. Przy czym... Dobrze. Dwa wskaźniki ważne, bardzo modne i one się pojawiają już także w naszym obiegu. CEO Workers Ratio to jest współczynnik wynagrodzeń prezesa do średniej w spółce. Oczywiście, że prezes zarabia powyżej średniej w spółce. To jest jasne, tak musi być. Ale pytanie jest, ile razy on zarabia więcej? Ten współczynnik w tej chwili na zachodzie jest mniej więcej, kręci się wokół sumy 320. Znaczy prezes zarządu zarabia 320 razy więcej niż średnia wynagrodzeń w spółce. Dużej korporacji. No bo jak jest mniejsza korporacja, to o tym nie ma mowy, dlatego że członkowie zarządu gdzieś tam podbijają średnią. Ale w wielkich amerykańskich korporacjach, czy brytyjskich, globalnych firmach jest to gigantyczna rozpiętość. Gigantyczna. Kilkaset razy więcej zarabia prezes niż pracownik. Oczywiście można powiedzieć, no ten prezes ponosi ogromną odpowiedzialność. Od niego zależy bardzo wiele. Jak on zawali, to nie będzie szczepionki na COVID. Jak on zawali, to nie będzie testów. Firma farmaceutyczna. A testy są, tylko się ich nie stosuje. Dlatego manipuluje się wynikami pandemicznymi. Należy objaśniać rynkowi, jaka jest proporcja wynagrodzeń kierownictwa i spółki. Ja pamiętam początek mojej pracy nad ideą dobrych praktyk. W roku 2001 napisałem pierwszy polski projekt dobrych praktyk i od tego czasu nie odszedłem od tej tematyki. Do dzisiaj pracuję w kolejnym zespole, już nie nad projektem dobrych praktyk 2002, 2008, 2016, tylko 2021. Jak Bóg da, to zdążymy. I chodzi o to, żebyśmy zachowali rozsądną, racjonalną proporcję wynagrodzeń, ale ujawniali je. Jak myśmy zaczęli mówić o tym, że należy w spółce giełdowej publicznej ujawniać wysokość wynagrodzeń managementu, no to zaczęto na nas krzyczeć, że to jest niedobrze, niewskazane. Oszukiwano. Pisano w raporcie rocznym, że członkowie zarządu oraz osoby pełniące funkcje kierownicze spółce otrzymali łącznie w ubiegłym roku tyle a tyle. Nam nie chodziło ile łącznie, tylko ile, kto i za co. Dzisiaj to jest jasne. Standard. Przyszedł ustawodawca, dokręcił śrubę. I teraz polityka wynagrodzeń wymaga wyjaśnienia tego współczynnika. CEO Workers Ratio. Ale jeszcze jest drugi współczynnik, CEO Pay Ratio. Stosunek CEO do tej średniej wynagrodzeń. I czeka nas drugi wskaźnik, żebyśmy sobie powiedzieli uczciwie, ile zarabiają mężczyźni, ile zarabiają kobiety za pracę na tych samych stanowiskach i dlaczego to się różni tak bardzo na niekorzyść kobiet. Dlaczego? Jak
Ktoś wie, niech mi powie, bo ja nie wiem. Konsensus. Proszę Państwa, u nas konsensus na rynku kapitałowym to się tworzy tak, że zbierają się analitycy i szacują wynik spółki. Mówią, a ona zarobi 100, a drugi mówi nie, zarobi 130. Trzeci powie nie, 170. No to wyciągają średnią. Teraz spółka osiągnie więcej niż ta średnia albo mniej niż ta średnia i oni mówią zaraz, ale nie spełniła konsensusu. Przekroczyła konsensus. To spółka jest winna, że zarobiła więcej, a nie ci analitycy. Konsensus tak naprawdę to jest dojście do zgody powszechnej bez głosowania, bo nawet nie potrzeba głosowania. Ale z kolei w naszych warunkach porozumienie bez sprzeciwu rzadko jest osiągane. Zastępowany jest bezmyślną jednomyślnością. Jak ja czytam sprawozdanie Rady Nadzorczej, że wszystkie uchwały podjęliśmy jednomyślnie, to ja bym rozpędził taką radę. To znaczy, że tam nie ma różnic poglądów, nie ma kontrowersji, nie ma myślenia. To jest wreszcie formuła łacińska nemine contra dicente. Nikt się nie sprzeciwił, ale to nie znaczy, że wszyscy poparli, bo część mogła się wstrzymać od głosu. Ale w polskim prawie spółek wstrzymanie się od głosu jest de facto głosem przeciw. Tylko, że kulawym, bo nie można złożyć zdania odrębnego. Ale to już inna historia. Wkrótce będzie webinarium na temat głosowania w spółce akcyjnej. A inne webinarium będzie o głosowaniu, o wyborach Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami. To są różne problemy. Klaubek. Wypłacamy bonusy. Wypłacamy bonusy, bo są wspaniałe wyniki. No i chcemy, żeby management korzystał z tych wyników. A się okazuje, że to była pompa. Napompowali wynik. Minął okres rozliczeniowy, rozdaliśmy bonusy, premie, nagrody. Siadło. Nie ma tych pieniędzy. Zwracać. Klaubek. Formuła zwrotu nienależnie pobranych bonusów. Niestosowana. Na ogół, ale bardzo popularna w świecie. I to bezwzględnie zalecam. No bo to nie chodzi tylko o radę nadzorczą w oceniającą menedżerów. No powiedzmy, jestem pracownik banku i on jest wynagradzany od tego, ile on kredytów sprzeda. On sprzeda masę kredytów, tylko że one są niespłacane. No to w takim razie jemu należy cofnąć ten bonus, którego korzysta. I wreszcie, czym się różni elektroniczne walne zgromadzenie od wirtualnego walnego zgromadzenia? Proszę Państwa, bardzo polecam elektroniczne walne zgromadzenia w spółkach publicznych, chociaż wielu prawników przestrzega, mówi, nie, tam jest ryzyko. Trudno. Droga do zysku, do sukcesu jest wybrukowana ryzykami. Elektroniczne walne zgromadzenie to jest takie, w którym można uczestniczyć albo siedząc na miejscu i patrząc przewodniczącemu zgromadzenia i prezesowi w oczy i no, karcąc ich wzrokiem, że nie osiągnęła spółka tego, co powinna. Albo można siedzieć w domu, popijać sobie wodę i obserwować transmisję, głosując, a nawet wysuwając wnioski online. Więc tutaj mamy do wyboru dwie formy. Niestety w Polsce ciągle przeważają te klasyczne, zasiadane walne zgromadzenia, czyli in-person AGM. Proszę zwrócić uwagę, po angielsku nie ma pojęcia walne zgromadzenie, zwyczajne, niezwyczajne, bo tam tych niezwyczajnych prawie nie ma. Tam są annual general meeting, czyli walne zgromadzenie doroczne. I im to wystarczy. One się odbywają in person, to znaczy zasiada się w sali obrad, a można odbierać transmisję. Teraz to już jest powszechne.
spółka publiczna powinna bezwzględnie transmitować przebieg walnego zgromadzenia. I nie ma żadnego ale, bo nie wybaczę. I nie daruję. I będę piętnował spółki, które nie transmitują przebiegu walnych zgromadzeń. Ale niektóre spółki powinny robić, udostępniać możliwość nie tylko obserwowania walnych zgromadzeń, ale także udziału w nich zdalnego. A wirtualne walne zgromadzenie, proszę Państwa, polega na tym, że nie ma zgromadzenia. Że jest tylko transmisja i głosowanie. Nie wiadomo nawet, gdzie się znajduje przewodniczący obrad. Właściwie tego nie ma. Nie wiadomo, gdzie się znajdują członkowie Rady Dyrektorów, czy oni są podpięci, czy oni nie są podpięci w tym danym momencie. Akcjonariusz siedzi gdzieś tam w Teksasie, bo to w Stanach Zjednoczonych jest bardzo rozpowszechnione, i nic nie może. Może głosować przeciw. I co z tego? I tak go przegłosują. Ja zawsze mówię, na walnych zgromadzeniach należy używać mało słów. To są wydarzenia akcji, jak westerny. Czy ktoś na westernach dużo gada? Tam się nie gada, tam się strzela. Otóż na takim wirtualnym walnym zgromadzeniu zapewne nie jeden chciałby dobyć kolta i zastrzelić walnego przewodniczącego. Tylko nie wiadomo, gdzie on jest. I zastrzelić się go nie da. To nie są dobre praktyki. Walne zgromadzenie, w którym jest właściwie akcjonariusz sprowadzony do roli dodatku do guziczka, który ma głosować. Tu jest adres mojej strony, jeszcze raz podawany, a także adres mojej poczty. Kto chce, może do mnie pisać, zadawać pytania. Ja proszę bardzo, teraz mi można zadać pytania od razu. Jest tutaj czat. Ale jak ktoś chciałby pozbierać swoje myśli, ułożyć argumenty i napisać do mnie andrzej@nartowski.pl. No i proszę Państwa, co dalej? 30 września prowadzę jeden z najciekawszych tematów. To jest bardzo skomplikowana i brzemienna w skutki procedura wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Te chłopaki, które układają projekt zmian w kodeksie spółek handlowych, nie mają pojęcia o tym, co się może stać, jeżeli wybierzemy odrębnymi grupami członka Rady Nadzorczej i delegujemy go do indywidualnego wykonywania nadzoru i przy tych uprawnieniach, które oni mu dadzą, on może roznieść spółkę. Eksplozja. Liban zrobić. Bejrut. Miejsce spółki. 7 października współpraca zarządu i Rady Nadzorczej we współczesnej spółce akcyjnej w dobie pandemii. Gdzie jest zarząd, gdzie Rada Nadzorcza, gdzie problemy spółki, jak ułożyć współpracę, jak zbudować harmonię, jak stworzyć wartość. Dla akcjonariuszy, dla interesariuszy, dla pracowników, dla zarządu, dla Rady Nadzorczej, dla wszystkich. 14 października współczesna Rada Nadzorcza na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może się zbierać tylko 3 razy do roku na posiedzenia. Może więcej, może obradować co tydzień chce, ale minimum też 3 razy. Teraz będzie co kwartał w nowym przepisie. No nie wiem. Ale dobrze zorganizowana Rada Nadzorcza może wykonać większość swojej pracy poza posiedzeniami. A jak wobec tego działać na posiedzeniu, żeby w pełni wykorzystać jego możliwości? No i wreszcie już zapowiedziałem, że będzie webinarium o głosowaniu w spółce akcyjnej i w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 21 października. 7, 14, 21, a wcześniej 30 września. Gorąco zapraszam. Pani Dorota pisze, cudownie i ciekawie pan to wszystko wyjaśnia i od razu zapisuje się na wybór Rady Nadzorczej grupami. No to ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że pani
pozytywnie odbiera tę formułę webinarium i bardzo się cieszę, że spotkamy się jeszcze online. Pan Zbigniew coś pisze, ale jeszcze nie wiem co. Czekamy. Czy pani Katarzyna jest online? Pani dyrektor, dostaniemy prezentację po spotkaniu, pyta pan Zbigniew. Ja myślę, że dostaną państwo. A ja wysyłałam państwu przed spotkaniem, ale oczywiście doślę, jeśli nie dotarł. Dobrze. Jeżeli są dalsze pytania, to proszę. Jeżeli nie, to proszę mi je przesyłać. A w ogóle to ja kiedyś namawiałem. Proszę mi podsuwać następne tematy. Ja tak mówię o tenurze, o overchairing, overboarding, a może akurat należy opowiedzieć o tym, co znaczy attendance record i tak dalej. Może ktoś z państwa podsunie. Gdyby to było przed spotkaniem podsunięte, to bym gdzieś w kącie umówił, a jeszcze byłaby nagroda za inicjatywę. No ale zaoszczędziliśmy nagród, nie będzie. Na nagrodzie, tak. Tak, zaoszczędziliśmy na nagrodzie. Bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ już nikt nie pisze. Bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia i do spotkania kiedyś w świecie już realnym, a nie tylko wirtualnym. Tak, nie możemy się doczekać już. Dziękuję państwu również. Pozdrawiam i zapraszam.